Rosjanie ograbili seminarium. Wzięli pamiątkę po Janie Pawle II Ukraina. Rosyjscy żołnierze okradli seminarium duchowne w Worzelu. Żołnierze rosyjscy okradli katolickie seminarium duchowne w Worzelu w obwodzie kijowskim na Ukrainie, zabierając także pamiątkowy kielich z mszy świętego. Odprawionej tu w 2001 rok. Przez świętego. Jana Pawła II poinformowała w niedzielę agencja Ukrainform. Szabrownicy sforsowali bramę ciężkim sprzętem, żeby wjechać do środka i nie wyjechać z pustymi rękami. Wywieźli praktycznie wszystko, co można sprzedać. Od klimatyzatorów, przez pralki, komputery, routery, sprzęt kuchenny aż po stare adidasy ojca rektora, w których lubił biegać, napisał biskup kijowsko-żytomierski i Krywycki na Facebooku. Dodał, że żołnierze uszkodzili też kilka samochodów. Jak również niektóre pomieszczenia seminarium, gdzie spowodowali wybuchy. Biskup poinformował, że seminarium zostało ewakuowane, ale dwa dni temu powróciło do Wożela, chociaż nie ma tam wody, światła ani gazu. Na szczęście wszyscy seminarzyści żyją, podkreślił. Rosyjscy żołnierze okradają miejscowości od początku agresji na Ukrainę, pojawiają się informacje o kradzieżach, jakich dopuszczają się żołnierze rosyjscy. Gdy armia borykała się z problemami z zaopatrzeniem, okradane były sklepy, apteki. W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o okradanych firmach czy domach. W Melitopolu w obwodzie zaporowskim morosyjscy żołnierze obrabowali salon przedsiębiorstwa rolniczego. Skradziono cztery maszyny o łącznej wartości 1 miliona euro. Sprzęt wywieziono do Czeczenii, informowała Interfax Ukraina, za oświadczeniem firmy Agrotek zamieszczonym na Facebooku.